to i ruszyli po cegły, ale tutaj już wyścig od samego początku. Póki co Marek Szymczak pierwszy pod samochód się schował z tą cegłą, zanim Maciej Zandecki, już Marek z Maciejem i z Tomkiem i Marcinem i Szymon, także tak się przedstawia nasza... Widzimy od razu dwa podejścia, na szarpi druta i na spokojnie. Zobaczymy, jakie to efekt da. Mamy przed szóstą falą, jeszcze przed szóstą falą. Myślę, że powitamy na biegu zwycięzcę. Chyba tutaj za bardzo nie ma rywalizacji. Odstawił Marek Szymczak. Zrobiony już na falę. Przyszły czas, to także... Ja myślałem, że to będzie za kilometr! Pidzwonek! Kostrzyn 29-24. Tak, teraz można. Widzę. Jasne. Ja się sama. Tam. Tak jest. Ja utknęłam. Ej, ty nie musiałaś. Ja się sama. Osunąć. Nie, da radę. Dziękuję. Szymon biegnie pierwszy. Pokazuję wam, jak pobiec. Widzicie Szymona? Dobrze. Wuja Szymon gotowy, dzieciaki gotowe. Odliczamy. Wystartujemy pierwszą falę. Cegła, run, kic. 5, 4, 3, 2, 1. Startujemy! A ja zapraszam już za moment chłopców. Antoni Goździe, cześć Antek. Antoni Goście, Ala Strzyna idzie, tak? Super. Ignacy Konieczek, jest Ignacy Konieczek. Tak? Mateusz Jędrzejczyk. Mateusz Jędrzejczyk, tak? Idzie. A kto jest Mateusz? Tak. Tu jest tak. Może bokiem. Oni są z nami na całym cyklu imprez Grand Prix.
Także tym razem dla najlepszego biegacza będzie okazja wręczyć statuetkę w postaci cegły. A zaczniemy tradycyjnie od miejsca trzeciego. A miejsce trzecie z czasem 19 minut 18 sekund zajął mieszkaniec Gortatowa reprezentujący klub Park Run Jezioro Swarzęckie, Maciej Zandecki. Miejsce trzecie. Miejsce trzecie Maciej Zandecki, a miejsce drugie z czasem równym 18 minut reprezentant walki Kostrzyn z miejscowości Brzeźno, Marek Szymczak! Miejsce trzecie Maciej Zandecki, miejsce drugie Marek Szymczak. Pora więc poznać zwycięzcę.